Dzień dobry. Witajcie. Zaczynam od sprawdzenia obecności, jak zwykle. A, mógłbym teraz po prostu wyczytywać listę, ale właściwie będąc przy Kancie, mogę a priori stwierdzić, że wszyscy są. No bo jeśli jestem ja, który schodzę tu na papierosa i jestem tu, to znaczy, że papieros też jest. A, nie mówiłem? No właśnie. I kiedy tak patrzę na tego papierosa, to żeby go widzieć, potrzebuję mieć w umyśle pojęcie przestrzeni. No, niewielki, ale jednak. Potrzebuję mieć czas, choć to całkiem niedługi czas. Potrzebuję mieć substancję, czyli to, z czego papieros jest zrobiony, te tak zwane fusy. I formę, czyli podługowatość substancji. No wiecie, no, osobno tego papierka bym przecież nie wypalił. Na szczęście te cztery kategorie są w moim umyśle i pozwalają mi poznać tego papierosa. Dzień dobry, papierosku. A nie, czekajcie. Zróbmy eksperyment myślowy. Zmienię temu papierosowi formę. Wysypię te fusy. No i co? No i popatrzcie, no. No nie poznaję papierosa. Ma on tę samą substancję, ale przestał już być papierosem. Dotyczy to także człowieka, bo gdyby ten papieros zrobił mi to samo i wyjął mi środek, to ja też przestałbym funkcjonować jako człowiek, do tego wyglądałbym bardzo źle. A gdyby zachował formę, a wymienił mi substancję, znaczy wypełnił tymi fusami, tak, tym tytoniem, no to też nie byłbym człowiekiem. Choć przynajmniej mógłbym wypalić sam siebie. Prawda? No. Jakoś tego papierosa doświadczam. No. Jakoś. Ale na Boga nie mam pojęcia, czym papieros jest sam w sobie. Din an sich. Mogę go jedynie doświadczać za pomocą moich marnych kategorii, tego mojego postrzegania formy i substancji. I tu pojawia się smutek, bo jeśli nie mogę poznać, czym papieros jest sam w sobie, to cóż dopiero poznać Boga, duszę, kosmiczny ład, skoro najprawdopodobniej potrzeba do nich innych kategorii niż te, co ja je mam. No, stąd smutek i bezsilność. Choćbym stawał na rzęsach, nie wyjdę poza swoje mizerne kategorie poznania. Nie wiem, czym papieros jest sam w sobie. Ale Kant ma dla nas pociechę. Otóż, tak jak w rozumie istnieją a priori, wiecie, te takie różne, co to nikt ich tam nie wkładał, te trójkąty, kwadraty, tak w rozumie praktycznym, takim życiowym, istnieją normy moralne. Tak jak trójkąt jest bezwzględny i kategoryczny dla wszystkich istot, tak dla każdej istoty rozumnej bezwzględny jest imperatyw moralny. A brzmi on następująco. Postępuj zawsze i tylko wedle tych zasad, które chciałbyś, aby stały się prawem powszechnym. Tak? Nasza chęć, żeby nie było na świecie trójkątów, jest równie bezsensowna jak mówienie, że to tylko my mamy prawo zabijać, a inni nas to już nie. Ale oczywiście, jeśli ktoś ma wolną wolę uznać, że suma końców tego papierosa nie równa się 2, tak samo mamy wolną wolę nie postępować wedle imperatywu. Mamy, ale po co? Skoro rozum praktyczny podpowiada nam, co jest słuszne. No dobrze. Ale co jeśli czuję, że to, co słuszne, akurat mi się nie podoba. Jest niewygodne, nie wiem, albo kłopotliwe. Otóż, gdybym tego, co słuszne, z kaprysu nie wypełnił, byłbym bezrozumny. Dlatego niebo gwiaździste nade mną nie potrzebuje mieć kogoś, kto mnie rozlicza z obowiązku, bo robi to już prawo moralne we mnie. A? No właśnie. Dlatego teraz skończę już tego papierosa i go zgaszę. Bo chociaż mogę palić, to jednak nie chciałbym, aby palenie stało się prawem powszechnym. No wiecie, dzieci, klimat, te sprawy. No. Do zobaczenia na następnej lekcji. Pa.
Zapraszamy!